Trener bardzo chwali postawę środka defensywy, od kiedy stanąłeś w środku obok Krzyśka Sobieraja, czyli mecz w Bytomiu i dzisiaj. Faktycznie jest absolutny spokój w tyłach. Jak się czujesz w tej ostatniej linii? Jeszcze powiem na początek to, że gramy trzeci mecz, bo pierwsze 20 minut graliśmy na Krakowi i gdyby Sobie nie dostał czerwonej kartki, to myślę, że też byśmy byli na zero z tyłu, byśmy wygrali ten mecz w Krakowie. No ale tak się ułożyło, jak się ułożyło i no, na pewno ta współpraca jest dobra. Sobie z doświadczonym zawodnikiem, ja też jestem doświadczony, aczkolwiek na tej pozycji niekoniecznie, bo można powiedzieć w tym sezonie dopiero tak coraz więcej grywam na tej pozycji środkowego obrońcy. Ale myślę, że to podobna pozycja, no bardziej odpowiedzialność, defensywny pomocnik. Ale myślę, że jestem doświadczonym tak na tyle zawodnikiem, że też ustawieniem, czytaniem gry nadrabiam, jak to można powiedzieć, pewne może braki czy coś takiego, nie wiem jak to nazwać, ale dobrze to na razie wygląda, ale nie popadajmy w chory optymizm, bo to są dopiero dwa mecze wspólnie rozegrane. Cieszy, że na zero z tyłu i zobaczymy dalej. No chciałbym, żeby to tak funkcjonowało w dalszych spotkaniach. Ale no jeszcze trochę tych meczów zostało do końca sezonu i zobaczymy, jak to będzie dalej. Najważniejsze, żeby przede wszystkim nie było kartek i kontuzji i byśmy w tym bloku obrony cały czas grali te mecze, bo wiadomo, trening treningiem, ale mecz meczem i to się zgrywa, ten blok obronny, jak nie ma takich przetasowań dużych z meczu na mecz, i myślę, że to będzie wyglądało jeszcze lepiej. Właśnie dwa trudne mecze wyjazdowe przed nami. Kibice mogą być optymistami? No, a to jest piłka nożna i pierwsza liga, podkreślam, więc to nie jest niewiadoma. Tutaj są różne, padają zaskakujące wyniki. Jedziemy teraz do Niecieczy, moim zdaniem do nieobliczalnej drużyny, bo potrafi u siebie przegrywa mecze z Sandecją, nawet przegrała, wygrywa na wyjazdach nawet wysoką i ciężko powiedzieć. Ja szczerze pierwszy raz będę w tej Niecieczy grał na tym stadionie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale my nie pękamy przed nikim, czy przed Zawiszą, czy jak na Krakowie jak graliśmy, to myślę, że jesteśmy w stanie wywieźć stamtąd 3 punkty. Nie zatrzymuję dłużej. Dzięki. Dziękuję.